I teraz mamy... I teraz druga rzecz, która mi pozwoliła wyjść z cukrzycy, to było zdanie, że to nie jest choroba, na którą istnieje lekarstwo, ponieważ cukrzyca jest chorobą według lekarzy nieuleczalną i postępującą. Choroba, która jest nieuleczalna i postępująca, to taką drugą podobną chorobą jest głupota. Głupota, czyli upieranie się, że to, co ja jem, jest dobre. Czyli jednym z takich typowych błędów logicznych, głupoty człowieka jest to, że jeżeli ja przyjmę coś do swojego organizmu i to obniży mój cukier, to to jest dla mnie dobre. O czym mówię? Mówię o alkoholu. Wypicie alkoholu powoduje obniżenie poziomu cukru. I większość cukrzyków dla zdrowotności dodatkowo pije alkohol, bo ma niższy cukier. To jest następna rzecz. Bo można to sobie w ten sposób wytłumaczyć, że skoro to obniża cukier, glukozę we krwi, to to jest dobre. Jasne? Pierwsza trudność w wyjściu z cukrzycy. My nie wiemy, czy z tego można wejść. Druga trudność, lekarze nam wmawiają, że to jest postępujące i nieodwracalne. Trzecia, my zostaliśmy przyzwyczajeni, że nasz organizm je zdrowo, bo to jest smaczne, lub bo jest napisane, że to jest zdrowe, że produkty bio są zdrowe. Nic bardziej mylnego, jak napis bio, że jest zdrowy. Proszę bardzo, zapraszam do sklepu. Pierwszy jogurcik z półki z napisem bio. Co się znajdzie w tym jogurcie? No i znajdują się mleko przetworzone, mleczko i co jeszcze? No i owoce, no i co jeszcze? No i mamy dodatek cukru. Jaki mamy dodatek cukru? 14 kostek cukru na 250 ml jogurtu. Więcej niż w Coca-Coli, a napisane jest bio. Coca-Cola. Czy Coca-Cola jest zdrowa? Nie, bo zawiera cukier. Ale Coca-Cola... Słucham? No, widziałem w telewizji, że teraz już nie dają cukru. Moment, moment. Są trzy gatunki Coca-Coli. Czyli jest Coca-Cola normalna, Coca-Cola light i Coca-Cola zero. Coca-Cola light i zero jest zdrowa, bo nie zawiera cukru. Ale zawiera aspartam, który powoduje zwiększone dziesięciokrotnie wyrzut insuliny. Cukrzyk to jest człowiek, który jest zalany insuliną. Cukrzyca, drodzy Państwo, jest to obrona organizmu przed głupotą właściciela, żeby nie zabił się natychmiast. Ponieważ to, co ten właściciel żre, powoduje wyrzut insuliny. I te insulina jest po to, żeby do komórki dostał się cukier. Czyli to, co żre właściciel, powoduje, że do każdej komórki dodatkowo jest pompowany cukier. I to jest cudowne, bo te komórki są wygłodniałe, bo one się bronią. One się bronią przed jeszcze innymi chemikaliami i one się przymykają. A przy pomocy insuliny dopychamy cukier do komórek. I to jest cudowne, z wyjątkiem niektórych komórek, które są uduszone cukrem i to są komórki nerwowe. I najlepszy dowód jest taki, co zauważa cukrzyk, że nagle przestaje ostro widzieć. Że jego komórki nerwowe
w oczach obumierają, zaczynają obumierać. I cukrzyca w dalszym ciągu prowadzi do ślepoty, bo te komórki nerwowe zostały zamordowane. No i dlatego to jest ten drugi błąd. Trzeci błąd jest taki, że ten cukier zalewa mózg. Zalewa mózg do tego stopnia, że człowiek jest bardziej uzależniony od fruktozy niż od kokainy. Jeżeli teraz kokainiście zabierzemy cukier i kokainę i go podtrzymamy trochę na głodzie kokainowym i cukrowym, a potem mu damy do wyboru kokaina lub cukier, rzuci się na fruktozę. Nie na kokainę. Kokainę później. Do tego stopnia uzależniająca jest fruktoza. Obecna w owocach. Obecna w owocach. Obecna w chlebku. Ona jest nieobecna w chlebku, tylko ten chlebek rozkłada to na cukry proste, a potem w konsekwencji połowa chlebka, 40% chlebka to jest fruktoza. 40 parę procent to jest glukoza. Cukier glukozowo-fruktozowy, Boże, jaki pyszny jest cukier glukozowo-fruktozowy i jaki wspaniały jest, bo jak on go się doda do ciasta, jak się go doda do ciasta, na przykład takie to są takie duńskie ciasta, można kupić duńskie ciasto, to ciasto leży pół roku i cały czas jest wilgotne. Ono jest cały czas wilgotne i to ciasto się otworzy i ono nie pleśnieje. Czemu nie pleśnieje? Bo ma fruktozę. Tak, bo ma taką ilość cukru glukozowo-fruktozowego, który jest dla bakterii niejadalny bez wody. A to ciasto jest wilgotne, ono jest wilgotne od cukru glukozowo-fruktozowego, nie od czego innego. Konfitury następne. Proszę bardzo, jak widać, i dlatego kochani, to co wam chcę powiedzieć, jak widać, na sali nie ma ani jednego prawdziwego cukrzyka, bo ty też nie jesteś prawdziwy. Nie przyszedł żaden cukrzyk. Czemu? Bo ten mózg, który jest zalany cukrem, glukozą i fruktozą jest zalany, ale tego o tym się nie mówi, jest tak uzależniony, że żaden uzależniony nie pozwoli na to, żeby mu odebrać to, od czego jest uzależniony. I dlatego, jak spotkacie jakiegoś cukrzyka, zbieram teksty, kochani, ja jestem gotów od was się też dowiedzieć, czemu tak trudno jest wyjść z cukrzycy, bo ja się dowiaduję od dłuższego czasu, zastanawiam się, dla mnie to było trudne, przede wszystkim dlatego, teraz zostałem poinformowany, że to jest nieuleczalne, ja nic nie zrobię, po drugie, że jeżeli miałbym szansę złagodzić trochę cukrzycę, to mam schudnąć 30 kg. Co mam zrobić, żeby schudnąć te 30 kg? Nic nie mogę zrobić. Czemu nic nie mogę zrobić? Ponieważ lekarstwa, które dostaję na cukrzycę, uniemożliwiają schudnięcie. No, czyli musiałbym ewentualnie odstawić lekarstwa doustne, żeby schudnąć. Ale jeżeli odstawię doustne lekarstwa, mój cukier powinduje do nieba i mnie szlak trafi. I mnie amputują do jodu. I to jest następna rzecz, następna informacja, czemu cukrzyca jest chorobą postępującą. Podobnie jak głupota też jest postępująca. I trzecią rzeczą, to jest następny film. Może niektóre z tych filmików wykorzystamy na YouTubie. To się...